Witajcie, tutaj Kamcio z The Kane Freestylers, a dzisiaj zobaczymy sobie m.in. jak nowa gwiazda disco polo, a mianowicie Disco Marek, brzmi bez autotuna. Więc już na początku tylko przypomnę o łapeczce w górę, chcę, żeby było ich jak najwięcej, więc zostawcie tego kciuka, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, 4 filmy w tygodniu, więc warto. I tutaj jest jeszcze mój Instagram, follow równa się spam lajków. Zaobserwujesz, otrzymasz ode mnie lajki, więc warto. No i was przepraszam za mój głos, ponieważ jestem trochę chory, ale już długo dla was filmu nie nagrałem, więc trzeba się poświęcić, prawda? Prawda. Ale jak sobie to sprawdzimy, najpierw będę czekał za moją młodszą siostrą, ona przyjdzie ze szkoły, za Darią, no i przepytam ją po prostu z tych piosenek, z tych nagrań bez autotuna, zobaczymy, czy rozpozna w ogóle, kto jest autorem. Zadam jej chyba 2 piosenki prawdopodobnie, lub 3, zobaczymy, ile znajdę, ponieważ te nagrania będą pochodzić ze Stars for Fans, które odbywało się podczas PGA w tym roku. Pierwszą część relacji powinniście już widzieć na kanale, była z Kacprem Błońskim, Mikserem i Marcinem Dubielem, a druga część z Kubańczykiem, Blokiem i resztą już jutro o 19 prawdopodobnie, więc zapamiętajcie tę datę, jutro o 19 na kanale wjeżdża druga część relacji z PGA oraz oczywiście YouTuberzy versus polski rap, więc będzie się działo. Dobra, więc jesteśmy już w tej kolejnej części naszego filmu. Jest ze mną Daria, cześć. Cześć. Przyszłaś ze szkoły wreszcie. Przywitanie, tak? No, trochę inaczej dzisiaj wygląda ten film. Zadam ci chyba 4 lub 5 piosenek, okay. I ty powiesz, twórca wystarczy. O, nawet dobra. Ja sam wszystkich tytułów nie znam. Czas na pierwszego wykonawcę. Taki kawałek. Jeju, co to jest? Albo wykonawca wystarczy. Tutaj po prostu taki freestyle, nawet nie było bitu. Co było? No bez autotuna. Nie wiem. Czekaj, bo Rickson może coś tym stylu? Nie. Kubańczyk. Zwykły chłopak. O kurczę. Kajesz tą piosenkę? Zwykły chłopak? No co? No ja tak, no. Chłopak coraz częściej jak chcę zjeść to tylko magret, no bo ja chcę w restauracji, to cukrycia robią sapa. Co to było? To właśnie, ale chyba jeden z najtrudniejszych fragmentów dzisiaj, więc przechodzimy do dalszych utworów. Myślę, że to dobry pomysł, by wspomnieć o Football Team. Jest to jedyna gra, w którą możesz ze mną zagrać. Jest to gra piłkarska, przeglądarkowa, łatwo się do niej zarejestrować. A jeśli zarejestrujesz się z pierwszego linku w opisie, tego mojego, tak masz dodatkowe 200 punktów energii na start, więc warto. I mamy również klub w grze, Skillerzy Candy, więc dołączajcie. No i gramy w trzeciej lidze, dołączaj, pogramy sobie razem. Zapraszam do gry. To była węgiel? Riksana? Czy kto? Czekam na ostateczną odpowiedź, Daria. Dzisiaj widzę, masz dobrą skuteczność. Czyli ząbek? Albo ta... Ale ty... No... Ale... Kurczę! Co ona teraz powiedziała? Zdecyduj się na jedno słowo. A ta Wika? Nie wiem, jak ona się nazywała. To Gabor? Gabor? Wika, tak? Gabor. To nie ona chyba, nie? No nie, ja wiem. Nie wiem. Anika Dąbrowska. I piosenka Małe Skrzydła. Tutaj ładnie widać jej głos, bez autotuna brzmi bardzo ładnie. Rapu? Taka zmiana dzisiaj. No właśnie, nie wiem. Trzecia piosenka więc. Czy Szczuk chyba. To Szczuk, nie? Tak? Nie wiem, no chyba... Kurde, nie wiem, jak, no się tak. Zna ta, jak się nazywa ta piosenka, więc nie wiem, czy wam oryginał podstawę. Dobra, to też już. Dobra, no. Bardzo dobrze. Myślałem, że dzisiaj będziemy miała 0 na 5, a jednak nie, dobrze odgadnęło. Mamy Czuksa. Co ty widzisz?
widziałaś we mnie. Teraz ci będzie lepiej, nie patrz kiedy odejdę. Teraz gdy wychodzę na tą scenę, to mam w głowie obraz ciebie. Zastanawiam się, gdzie jesteś i czy czujesz coś. No właśnie, nie? I zobacz, jak co puszczasz. To to jest w tle ci piosenka, nie? No, to tam... Jak... To kto to jest? No Kruszy. Skąd wiesz? No bo... Wiem. Proszę, jak się nasłuchała Disco Marka. Nie. Tak, tam, odpowiedź dobra. Porównajmy nie... sobie to z oryginałem i powiedzmy na końcu parę zdań. Z tego się żegnam. Wcale go tam nie słyszałam. Do widzenia, dzięki. Prostu... Wszystko w tym odcinku, cześć. Co do ciebie. Cześć. No i co sądzicie o Kruszwilu, przepraszam, Disco Marku bez autotuna? Oczywiście w oryginale jest dużo tego autotuna, to słychać w samym refrenie. A jak sobie poradził bez autotuna? No i nie było tragicznie i też nie było porywająco, więc... Oczywiście śpiewał piosenki innych disco polowców. No i też był puszczony cały podkład, więc nie było też go tak mocno słychać. Więc jeśli chodzi o Disco Marka, no to na plus to, że działa, że wydaje płytę. Nie jest to w sumie nawet tak złe, bo tragiczne tak bardzo nie jest. No, na razie rewelacji nie ma, czekam na inne disco polo, w sumie to będzie płyta jego. Więc mega fajna, ciekawa sprawa, myślę. Jest jednym z nielicznych youtuberów, jeśli nie jedynym, który nagrywa disco polo jeszcze w tak młodym wieku. A muszę wam się przyznać, że wraz z Marszwanem mamy tekst napisany do disco polo, który był na... Napisaliśmy już go chyba kilka miesięcy temu, ale jeśli chcecie, żebyśmy takie coś nagrali, wypuścili, tak for fun nawet, to łapeczki w górę muszą być zostawione. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napisz komentarz, będzie mi bardzo miło. Hop, na, 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 hop, hop, cały czas, chodź, chodź, ze mną tak, chodź, chodź, dzisiaj skacz, hop, hop, na, 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 hop, hop, cały czas, chodź, chodź, ze mną tak.